Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Darek z kanału Ratujmy Traktory. Można też powiedzieć, ratujmy się od tej drożyzny, którą mamy z opałem, z peletem, z drzewem, z węglem, z gazem i z prądem. Tak, nie można jakby na to wszystko się tak uratować, bo za pięknie by było. Niektórzy mogą, niektórzy nie mogą. I tak to właśnie wygląda ta sytuacja na naszym rynku, w naszym kraju. Dziękuję Wam za komentarze, że mogę się przydać. Zainteresowanie jest tym coraz większe. Widzę, że też szukają alternatyw. Niektórzy już, bo zima jest tuż. Także kto mnie jakby satysfakcjonuje, że jednak ta moja wiedza się komuś przydaje, że ktoś może coś z tego skorzystać. Dziękuję Wam też za pozytywne komentarze. Postaram się odpowiadać na nie, a nawet na niektóre Wam powiem, nie będę odpowiadał specjalnie, tylko nagram jakiś tam krótki film, żeby to może lepiej wytłumaczyć, bo w komentarzu to nie zawsze jest tak, że się wytłumaczy jak się chce, a film mogę nagrać i wytłumaczyć to o wiele lepiej i spokojniej, i ktoś to może bardziej lepiej zrozumie właśnie z komentarza, z filmu, niż z komentarza. Temat jest taki, bo przeczytałem komentarz taki, że palę drewnem i jednocześnie chodzi podajnik peletowy. Było pytanie właśnie, dlaczego ja palę drewnem i peletem jednocześnie. Dlaczego ja nie wyłączam podajnika? Można, jest tu funkcja wyłączenia podajnika i palić bez podajnika, tylko samym drewnem. No i Wam powiem tak. Dlatego ja palę na dwóch paliwach, i drewnem, i peletem, że po pierwsze, jeżeli wrzucam tutaj drzewa, drewna, i gdzieś kołek mi się zawiesi, nie opadnie, czy po prostu coś się tam z nim stanie, że nie ten, więc kłąb tego żaru, który tam się tworzy, on po prostu zacznie znikać i ten kłąb tego żaru zacznie powoli się rozpadać i znikać. I zostaną tylko kilka pojedynczych patyczków, które się palą. Musiałbym naprawdę dużo i gęsto i ciasno nałożyć, a ja tak na razie na luźno to nakładam. Więc jak podsypię sobie na palnik peletem, pelet się ładnie rozpala i daje dodatkową energię i dodatkowy żar i w ten sposób podpala cały czas jakby te drewno. A druga rzecz to jest też taka, że ja dając właśnie ten pelet, podajnik, cyklicznie, co jakiś tam czas, bo to jest ustawione na modulacji, czyli on jak wyczuje, że ma drewno i ma temperaturę tutaj dosyć wysoką, ogranicza podawanie peletu. Ale nie do końca. Jest ustawione tak, że co ileś ma ten pelet sypnąć na palnik. Bo ja już próbowałem właśnie ustawić bez tego sypania. Ale ja to zrobiłem tylko po to, z ustawieniem tego palnika, i zaraz Wam pokażę naocznie i wytłumaczę jeszcze, dlaczego ja tak mam ustawione i dlaczego ja palę na dwóch paliwach, a nie tylko na jednym. Ale to zobaczycie już w piecu. W kotle, przepraszam bardzo, w kotle. Piec to jest kocioł. Zawsze się mylę, ale tylko się nie myli ten, co nic nie robi. No i tak. Teraz się z kotle w ogóle nie pali. Jest ciemno. Widzicie? I tam jest przygotowany już właśnie pelet. On jest przygotowany po to, żeby się właśnie rozpalił. Chodzi o to, że jeżeli tutaj jest napakowane drzewo i tutaj się pali to wszystko, to
może dojść do sytuacji, że się ten pelet tutaj, co tam pokazuje, w tym właśnie tym, on się zapali. I on się będzie powolutku tlił, 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 tlił. A ja specjalnie mam ustawione w ten sposób, że co jakiś czas, nawet jak tu się już pali czy tli, podsyp i on zostanie wyrzucony na palnik i tu jest świeży pelet, który znowu czeka na podgrzanie aż i na samozapłon, tak? Lub nawet jak się już pali, to on tam w głąb nie będzie chciał iść, bo ślimak go cały czas wyrzuci. Co jakiś czas cyklicznie. Wyrzuca, wyrzuca, wyrzuca. I raz zrobiłem doświadczenie, że ja tego nie paliłem bez podajnika. Jak się pali bez podajnika, to powinno być pusto tutaj. Tu nie powinno być peletu. A jak palimy bez podajnika, to ten pelet się zapali. Zaraz wam pokażę. Bo mi się zapalił. Mi się zapalił. I patrzcie. Nie wiem, czy to zobaczycie. Proszę z góry. Jak ta rura ma, jaki wygląd tej rury. Kurde, no. Z tej to nie będzie widać. Wygląd tej rury. Zobaczcie, jaki ma kolor. Widzicie? Tutaj się przypaliło mi. Z początku. Od pieca, z teomy. W ślimaku zostało po prostu zapalone i tu się tliło, tliło. Nic się nie stało, bo po prostu tylko lekko był taki dziwny zapach farby. Jeszcze wam pokażę. Tu było bardzo gorące. Tu już było trochę chłodniej. A tutaj mamy czujnik w tej rurce. Czujnik temperatury tej rury, tego podajnika właśnie, tego ślimaka. Jak on tu wykryje za dużą temperaturę, kocioł ma wtedy możliwość podsypania tak dużej ilości paliwa na palnik, żeby się to schłodziło, nie? Żeby wyrzucić ten tlący się z tej rury właśnie pelet do palnika. I temperatura właśnie jest tutaj, tego. No i mi tu urosło, pamiętam, do 80 stopni, włączył się wtedy alarm. Wszystko tu już piszczało i wyrzucał, 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 wyrzucał. Właśnie nie wiem, jaka jest jeszcze tutaj ta zależność, jaka maksymalna temperatura jest. U mnie na przykład temperatura jest, jak dorzucam drzewa, około 40 do 50 stopni dochodzi. Ale nic się nie dzieje z kotem, którzy dorzucają drzewo na własnej roboty, właśnie własnej konstrukcji ruszt, że powinien co jakiś czas cyklicznie podawać pelet, żeby go wyrzucać i żeby on się tutaj nie zapalił w tej rurce, bo potem będą po prostu tu się zapali, czyli tli się, będzie gorące, piec będzie wył, będziecie mieli potem na przykład problem, nie? I dlatego ja palę na obydwu paliwach, żeby nie dopuszczać do tej sytuacji, którą właśnie miałem, że się zapaliło mi. Ta rura jest cała taka czarna, przykopcona. Nie sztuka jest tylko rzucać, ale sztuka jest też wiedzieć, co do czego jest, żebyśmy potem wiedzieli, jak reagować, w razie czego. Tak samo staram się palić na drewnie, tylko wtedy, kiedy jestem w domu, czyli pod moją kontrolą. Nie robię tego tak, że zostawiam i wychodzę sobie, tylko jak jestem w domu, to wtedy palę drewnem. Tak pali się po prostu na pelecie. No i co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Na ten temat według mnie to już jest wyczerpana odpowiedź, także nie będę tutaj się za długo rozwodził na ten temat. Chciałbym wam życzyć wszystkim dobrego i taniego peletu na zimę, którego zresztą nie ma. To sobie zobaczę. To wygląda tak. Piec się już nadaje do czyszczenia. Znowu był miesiąc nieczyszczony. O, jaki ładny, brudny, nieczyszczony przez miesiąc. Kocicie wyczyścimy, będzie znowu miał elegancką temperaturę na wymienniku. No dobra. Naklejeczka. Tak, znowu się rozgadałem, zamiast silnik trwać 3 minuty, to będzie trwał 30 minut mojego gadania.
A ja tylko chciałem odpowiedzieć na komentarz pewnego widza, który właśnie zadał mi takie pytanie i właśnie odpowiedziałem na to pytanie w ten sposób, robiąc taki filmik. Także trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego, cześć. A jeszcze jedno, subskrybujcie kanał, komentujcie, udostępniajcie i bawimy się dalej. Na razie, cześć.